Robert, jesteś po ceremonii ważenia. Rywal okazał się cięższy. Jak to skomentujesz? No już słyszałem wczoraj, mój promotor mówił, że przyjechał, miał 2,5 kg nadwagi, był w saunie. No, musi zrobić do limitu tej kategorii, nie ma chyba innego wyjścia. Walczył m.in. z Czudinowem, który obecnie jest mistrzem interim WBA, zremisował z nim. No, niejedno na ringach widział, miał ze sobą wiele dobrych walk. Mam wrażenie, że to jest chyba z tych rywali, którzy z tobą walczą, jako faworyt. Ty jesteś jako faworyt, to jest twój naturalny przeciwnik. W momencie, kiedy jesteś jako faworyt, zgodzisz się z tym? Tak, oczywiście. No nie ma co się oszukiwać, no walczył z takimi zawodnikami jak właśnie Chudinow i zremisował tą walkę. Walczył jeszcze z Nissenem, także to miał bardzo mocnych rywali i stoczył dobre walki. No i no co jeszcze mogę powiedzieć, no wychodzę do ringu, żeby wygrać tą walkę, no a zobaczymy w ringu jak będzie, no. Będzie na pewno ciężko. Jest sporo materiału z jego udziałem, na pewno oglądałeś, co możesz o nim powiedzieć? No jest dobry w obronie, balans, właśnie chodzi dobrze na nogach, praca nóg jest dobra, no. Jest mocnym zawodnikiem, kontruje, wskakuje takimi ciosami nieprzewidywalnymi. Także no, jest mocnym zawodnikiem, ale myślę, że będzie dobrze. Jak przygotowanie kondycyjne, bo nie oszukujmy się. Długi dystans walki, wytrzymasz? No tak, to jest pierwsza walka moja 12-rundowa. Obóz przygotowawczy był bardzo ciężki. Miałem sparingi po 12 rund, po dwóch, trzech zawodników. Ostatni sparing miałem właśnie z Kamilem Szermetą i z Michałem Starbało. No i co? No i zobaczymy jutro. No mam nadzieję, że wytrzymam dobrze, bo jestem naprawdę w dobrej formie i mi się wydaje, że powinien wytrzymać 12 rund spokojnie.